Cześć, jestem Sami desfawziakademii.com. W tym filmie pokażę Wam, jak to naprawić. Komunikat o błędzie: plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny. Takie zachowanie może wystąpić, jeśli plik Indeks folder lub plik systemowy master file table MFT lub file allocation table FATP jest uszkodzony. Można naprawić uszkodzony indeks systemu plików folder lub plik używając chkdsk. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki. Kliknij przycisk Start, napisz cmd w polu wyszukiwania, następnie w wyniku wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem na cmd i wybierz Uruchom jako administrator. W polu Otwórz wpisz polecenie chkdsk.fd, gdzie D jest literą dysku, na którym wskaźnik uszkodzony plik, folder lub system plików istnieje. Naciśnij Enter. Jeśli dysk twardy jest duży, HKDSK może zająć kilka minut do kilku godzin, aby zakończyć. Gdy program HKDSK wykrywa problemy z systemem plików i próby do naprawienia szkody, może nastąpić utrata danych, to nie polecam. Działa CHKDSK EWS, przełącznik linii poleceń, chyba że masz pełnej kopii zapasowej dysku twardego. Jeśli nie, można uruchomić programu HKDSK. Ponieważ wolumin jest używany, naciśnij klawisz Y. Na pytanie: chcesz zmusić na dezinstalację tego woluminu? Mam nadzieję, że ta informacja jest pomocna. Dziękuję za oglądanie. Fawzi Akademia. Proszę jak, zapisz się, podzielić się tym wideo i odwiedź naszą stronę internetową fawziakademii.com.